14 stycznia. Cel listu. Zawsze w modlitwach moich proszę, żeby mi się wreszcie udało za wolą Bożą przyjść do was. 1 rozdział, 10 wiersz. Apostoł doszedł w swojej posłudze do ważnego momentu. Dotarł z Ewangelią do rzymskiej prowincji w Galacji, Azji, Macedonii i Achaj, dzisiejsza Turcja, Grecja i Macedonia. I przygotował się do misji w Hiszpanii. Jednak przed podróżą do Hiszpanii zamierzał odwiedzić dwa zbory w Jerozolimie, gdzie miał przekazać żydowskim wierzącym dary, które zebrał wśród wierzących z pogan oraz w Rzymie. Pisząc do Rzymian, miał trzy cele. Po pierwsze, apostoł zwrócił się listownie do wierzących w Rzymie, żeby modlili się za jego działalność w Jerozolimie, by został wyrwany z rąk niewierzących w Judei. Podróż do Jerozolimy miała duże znaczenie dla Pawła. Niewierzący Żydzi uważali go za wichrzyciela, a wielu nawróconych za liberała, który lekceważy żydowskie dziedzictwo. Przyjęcie od niego daru mogło być odebrane jako uznanie poglądów teologicznych Pawła, dlatego apostoł prosił wierzących w Rzymie, by się za niego modlili. Paweł pragnął też, by wierzący w Rzymie wyprawili go w podróż misyjną do Hiszpanii. Wezwanie o pomoc było drugim powodem napisania listu. Apostoł miał nadzieję, że chrześcijanie z Rzymu wesprą jego działalność misyjną w Hiszpanii, nie tylko zachęcając go i modląc się w tej intencji, ale i finansowo. Paweł uznał, że prosząc o wsparcie powinien przekazać zborowi apostolskiemu uwierzytelnienia. Dlatego w liście przedstawił swój pogląd, który Cranfield nazywa wewnętrzną logiką Ewangelii. Kiedy apostoł wyjaśniał Ewangelię, miał nadzieję, że osiągnie trzeci cel. Usunie uprzedzenia istniejące w rzymskim zborze między wierzącymi Żydami i chrześcijanami wywodzącymi się z pogan. Liczył, że wszyscy zrozumieją, iż dobre wieści o zbawieniu są przeznaczone dla wszystkich ludzi. Apostoł prawdopodobnie nie dotarł do Hiszpanii, ale jego list do Rzymian wywarł wielki wpływ na Kościół wywiera wielki wpływ na Kościół od 2000 lat. Dziękuję.